Dzień dobry, witam serdecznie. Bałaganik. Proszę nie patrzeć. Chciałem Wam zdać relację z kolejnego etapu przygotowywania pod instalację zbiornika na deszczówkę. No po prostu pod zbieranie deszczówki z dachu domu i z dachu wiaty garażowej. Pierwszą sprawą było jakiś czas temu zbudowanie w ogóle tego dachu, zabudowanie go blachą i pod przeprowadzenie takiej długiej, bardzo rynny, aż w to tutaj miejsce na razie jest wypuszczona dalej, żeby nam tu nie zalewała, no ale odprowadzana jest woda z całego tego dachu. No i teraz jakby już sam robię, ponieważ fachowcy no takie mi ceny rzucili, że wolę sam zrobić po prostu. Będę przerabiał rynny. Właściwie tutaj już przerobiłem, tak żeby z tej połaci dachowej domu woda nie spadała tamtą rynną, która jeszcze tam jest, ale będzie zlikwidowana. Tylko już sobie tutaj zmieniłem na to, że wszystko zlatuje mi na ten dach i z tego dachu tą rynną w to miejsce. Z drugiej strony też właśnie tam będę przenosił rusztowanie. Pokażę Wam, jak to zrobiłem. To nie jest takie trudne, ale troszkę pracy wymaga. Możecie się zastanawiać, czy ta rynna jest w stanie odebrać na przykład z tej połaci dachowej, sama z tej połaci i jeszcze z tej, odebrać tę całą wodę bez przelewania. Słuchajcie, gdyby się zdarzyła raz w roku taka ekstremalna sytuacja, że ona nie zbierze tej wody, że aż się będzie przelewać, to trudno, to się troszeczkę przeleje, ale muszę zmienić ustawienie rynien, już Wam pokazuję, jak to w jednym miejscu zrobiłem. Słuchajcie, tutaj mamy frontową część domu i było tak, od połowy mniej więcej w jedną stronę woda, tą brzydką rynną, bo to nie jest zbyt ładnie tutaj to wykonane, no ale tak musiało być, odpływała woda po prostu tutaj, tak? Druga rynienka tutaj. Tam spadała na dach. Teraz jest zrobione tak, że wszystko już jest skierowane w tę stronę. Ten spadek nie jest duży, tu może pod słońce to też tym bardziej teraz tak kiepsko widać. Ale on jest w sumie albo taki sam, albo nawet większy niż zrobili mi tam na wiacie. Więc jak lałem wodę, to spokojnie odbiera. Może to nie jest taki spływ, ojej, ja nie wiadomo jaki tam mocny. Ale odbiera wszystko w tamtą stronę. Natomiast ta rynna za chwilę będzie zlikwidowana, tylko ja muszę sobie pojechać i tak zastanawiam się, albo wymienię całą tę rynnę, żeby tam dziury nie było, albo łącznik taki kupię, jak tutaj jest. Gdzie to jest? Tutaj pod słońce to tragedia. No jest po prostu łącznik, z drugiej strony przejdziemy, może będzie widać, to wstawię taki łącznik i to dziurę, można powiedzieć, że zakleję. Zlikwidujemy te rynne, bo niepotrzebnie mi tu leje jakby wodę pod fundament, marnuje tylko i tyle. A teraz mamy drugą część domu. Z drugiej strony też taka rynna, ta będzie zlikwidowana. Tu sobie po prostu rynnę podniosę. Tutaj powoli, troszeczkę jeszcze bardziej, że tak powiem, opuszczę. I miałem już nawet z tej rynny tu pod ziemię się wbić jakby i z tamtej. I tutaj do zbiornika, ale ona też brzydko wygląda, więc albo, jeszcze teraz to się zastanawiam, albo wpuszczę ją jakoś, ją wygnę i ją na dach wsunę i z tego dachu ta rynna odbierze, albo po prostu ją tutaj zawinę i puszczę ją tutaj po boku, przy tym dachu będzie trochę może brzydziej to wyglądać. Bierzemy się za roboty. Moi drodzy, Aga mnie nastraszyła, dekarze, którzy u mnie byli, podobno jej przekazali, że to trzeba cały ten pas zdjąć. Potem, znaczy pas, te blachodachówkę, jeden ten rządek. Potem cały ten pas taki jakby nadrynnowy też zdjąć. No i że to jest dużo roboty, stąd też właśnie duża cena. Natomiast ja zdałem sobie sprawę przez chwilę roboty, że wcale nie trzeba ani tego zdejmować. Przynajmniej tak miałem z drugiej strony. Pierwsza sprawa, będę to robił może trochę mało fachowo, ale ja nie mam zdolności, nie umiem, a poza tym już mi ręce bolą od tamtej strony. Tak się nastukałem, narobiłem jednego dnia, że hej. Po prostu zdejmuję rynnę. Gdzieś sobie ją tam wyrzucam, żeby mi nie przeszkadzała po prostu. I teraz tak, słuchajcie, mamy tutaj te wieszaczki. Jest do nich dostęp, da się to odkręcić i zmienić tego wysokość bez zdejmowania tej blachodachówki i tego pasa. Słuchajcie, tu na początku jest najgorzej, bo najwyżej trzeba się pod to dostać, trzeba to trochę odgiąć, żeby przykręcić, ale na razie jeszcze tu poziomicą nic nie kombinuję, tylko przykręciłem na 10 cm tu i teraz kolejny sobie będę odkręcał i dopasowywał
do tego poziomem i no, zamontuję go po prostu wstępnie na przykład nie na 10 cm, tylko na przykład na 9,7, 9,8, żeby te 2-3 mm był niżej, no i sprawdzam później poziomicą po prostu, czy się to zgadza. Moi drodzy, tak na szybko. Wieszaczki przy tej jednej rynnie tutaj, nie wiem, chyba 3 metry są. Są już porobione tak jak trzeba. Posprawdzałem sobie, jak poziomicę przykładam tak o, od spodu i tam oczywiście od spodu zaglądam, żeby wszędzie tutaj dolegało, żeby nie było takich, wiecie, przeskoków jakichś albo jakichś górek, dziur i tak dalej. No i też oczywiście wskaźnik, żeby dobrze pokazywał. To już sobie to zrobiłem. I teraz, żeby się nie gibać z tym rusztowaniem na 10 razy, to zakładam od razu rynnę. I słuchajcie, problem polega na tym, że ja nie mam jeszcze tych łączników takich, więc muszę sobie to po prostu robić trochę na raty. Nie dość, że trochę to ciężko włożyć, trzeba się tutaj lekko popodginać sobie, zobaczyć, gdzie tu jest łączenie. To powinno być do tego miejsca. No i o, to nie jest jakieś tam bardzo trudne, no ale też żeby to robić na spokojnie, a nie jak raptus, nie? Żeby rozwalić. No i robota skończona, moi drodzy, około, ja wiem, 2,5-3 godziny mi to zeszło. Mamy tutaj około 12 metrów do tej rynny. Tam jest 10 jakby od powierzchni, no tej, no 10 do góry, nieważne. Tutaj tylko 2 do góry, także 8 cm na 12 metrach. Jak tutaj mierzyłem na wiacie, to jest lepsze to, co ja zrobiłem, niż z tamtej strony na wiacie. I od frontu, jak nie zda egzaminu, to ja jeszcze troszeczkę poprawię. Nie będę lał tu specjalnie wody, bo jutro ma padać, nawet już dzisiaj, więc po prostu póki jeszcze te rynny są, to wezmę zwyczajnie jakiś tam parasol i podejdziemy tutaj i zobaczymy. Słuchajcie, wreszcie mi się rozpadało. Jak widzicie, tutaj aż zasuwa woda z tej wiaty garażowej, bo skierowana jest kolejna rynna z tamtej strony na nią. Tutaj też zasuwa ta woda dosyć sporo, a zobaczymy tam, gdzie no, mam zlikwidować tę rynnę. To też będzie trochę lecieć, bo wiecie, no, kawałek tej rynny jednak tam spada do tego. Ale myślę, że niedużo, no ledwo tam ciurkiem cokolwiek tutaj leci. A jak ją zlikwidujemy, no to wszystko to, o kurde, zapaduje mnie tu, wszystko to poleci w tamtą stronę. No i teraz tak przypadało dosyć porządnie przed chwilą, teraz już trochę przechodzi. No tu też bardzo niewiele tej wody. Wiadomo, że jak ta rynna jest, no to ona będzie jej odprowadzać kawałek, chociażby tutaj o, z prawej strony trochę tam jest około metra, a może nawet i z lewej trochę jeszcze zbierać. Widzicie tutaj z dachu, nie? Zlatuje bezpośrednio na do rynny też ciurkiem z kilku miejsc, przynajmniej z 3-4 minimum, no więcej nawet. No to coś tam tu leci, ale zdecydowanie więcej leci z tamtej strony. No, moi drodzy, jesteśmy znów na rusztowaniu. Trochę dzisiaj wieje, mam nadzieję, że coś będzie słychać. Będę likwidował tę rynnę, a tutaj zakładał łącznik. Przyszło to do mnie przed chwilą właściwie, bo wcześniej nie mogłem tego nigdzie tutaj kupić. Nie wiem nawet, czy dobry kolor wziąłem, bo to czarne miało być, a to już chyba jest po prostu takie trochę brudne i dlatego może inaczej wygląda pewnie. No nic, w każdym razie tak, co tu zrobimy, pewnie więcej powiem niż pokażę. Zdejmę tutaj te bum, 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 rynne. Zdejmiemy też tutaj ten spust rynnowy. Zaraz zobaczymy, jak to nam pójdzie. Bo mógłbym oczywiście rynnę całą wymienić po prostu. Natomiast trochę się wstrzymałem z taką decyzją, bo ciężko jest kupić gdzieś przez w sieci, to trzeba zapłacić sporo za przesyłkę takiej rynny długiej. Tutaj jest 4 metry w końcu ta rynna, więc postanowiłem, że tak, zdejmiemy to po prostu całkowicie. Tam muszę się dostać, nie wiem, czy to było przywiązane, znaczy przykręcone czy nie, ale chyba nie. Chyba to kręcone nie było, tylko muszę to wyjąć. Sekundka. To już zdjąłem. Wiecie co? Może istnieją takie, żeby to zakleszczyć, ale ja wiem, cały czas by tutaj woda jakaś
się zbierała. Jeszcze by mi się tu jakiś ptak utopił, czy co, nie wiem. Wolę nie ryzykować. Będę zakładał teraz ten łącznik tutaj. Nie będę go nawet nigdzie przykręcał, bo to często tutaj mam nieprzykręcone te łączniki. Nic się z tym nie działo. Nie wiem, czy się powinno, czy nie. Tam już założyłem. Tutaj o, wystarczy to po prostu włożyć. Tylko ostrożnie, żeby sobie paluchów nie rozwalić. Musiałem w ogóle znaleźć, co ja mam tutaj kupione, żeby nie było, że kupuję coś zupełnie innego. Rozmiar konkretny i do tego właśnie jaki tam producent, jaki kolor, bo to trochę inaczej wszystko wygląda, jak jest u innych producentów. Nie, może nie zawsze, ale ja akurat wykryłem, że tak to wygląda. Kurde, jakie to sztywne jest. Zaraz to włożę poza kadrem. Dobra, wreszcie sobie wsadziłem wszystko, co możliwe. No można powiedzieć, że ostatni rzut oka na rynnę, która tutaj no nie wygląda jakoś urodziwie, no nie oszukujmy się, no jest tak powyginana i tu na dole i na górze, nie wygląda to dobrze. Myślę, że będzie dobrze, jeżeli w ogóle to zdejmiemy, żeby po prostu wyglądało lepiej, a przede wszystkim też będziemy mieli po prostu dobrze to prosperujące z tym całym systemem zbierania deszczówki. Lepiej było właśnie przekierować to z tej rynny na inne i zwyczajnie tej się pozbyć. Zresztą pozbędę się, jak dobrze pójdzie, to pozbędę się wszystkich jeszcze pozostałych trzech, bo my mieliśmy tutaj nie cztery, tylko trzy takie rynny, które w ten sposób były wygięte. Jedna tam idzie na ten dach od wiaty garażowej, ale myślę, że jak się ich pozbędziemy, to i dom zyska na wyglądzie troszeczkę. Chociaż ten tynk to tutaj mojej roboty nie wygląda urodziwie, ale lepsze to niż tego. Dobra, zdejmujemy. Zdejmuję te rynnę całkowicie tutaj. O, cyk. No, żebym tego nie połamał, bo jeszcze mi się to przyda. To może skopa, nie? Nie lepiej? Moi drodzy, czas nagli. Zobaczcie, stoi tam już moja łódź podwodna, nowa. Będziemy ją instalować. Jak ja to nagrywam, to jutro, żeby nie robić zamulenia w tych filmach zbyt długo, żebyście nie czekali, to ja już ten film teraz wam publikuję, pomimo że nie mam jeszcze do końca wykonanych tych rynien, bo tutaj już zbiorniczek 10 tysięcy litrów czeka. No słuchajcie, jeszcze dogrywam, bo skończyłem te instalacje, zaraz wam jeszcze z dołu pokażę, ale tego nie zobaczycie na przyszłym filmiku, gdzie już będzie system zbierania deszczówki podłączony, tamten zbiornik, ponieważ ja już mam pod to podłączone, a tutaj dopiero kończę to. Takie pokićkane trochę, no ale trudno. Słuchajcie, przedłużyłem rynnę normalnie, bez tych spustów, tylko zakręt zewnętrzny, tu kawał rynny, zakręt wewnętrzny, tu kawałek starej jest rynny. Poprzykręcałem tak, żeby się ładnie to wszystko trzymało. I jak tu wymierzyłem? W tej chwili spada, można powiedzieć, jednym rowkiem, jak jest tak ta ilość, no średnio duża powiedzmy, spada jednym rowkiem. Jak będzie więcej leciało, to już widzicie, zaczęło mi się wylewać na tę stronę, więc już będą dwa rowki. Już tej wody będzie mniej na samym końcu tu dachu i z mniejszym pędem będzie spadać. Więc im więcej, tym tak. To się rozdzieli tu na dwa. Tu być może jest szansa, że jak będzie bardzo dużo, jakaś ulewa niesamowita i tak dalej, jest taka szansa, chociaż nie wiem, czy to się sprawdzi, ale tu jest taki spadek, że może nawet częściowo przelewać mi na ten rządek, więc już bym miał wtedy trzy, tu by się rozlewało, tam się nie cofnie, bo to za duży spadek jest, ale tak może być, że będzie bardzo duża ulewa, to poleci tędy, a nawet tędy, jak się przeleje, no to już mamy takie trzy takie rowki prowadzące tam do końca dachu, to już tej wody jest zawsze mniej i ona mniej pędzi po prostu. A dodatkowo pomyślałem sobie, dlaczego by nie wykorzystać jeszcze tego rowka, tego i tego. A mianowicie za chwilę po prostu zrobię małe dziurki tu, a może trochę wyżej nawet, tak z pędem to, żeby tutaj nie przelewało. Tutaj troszeczkę, tu
i tu, i im więcej wody będzie lecieć, tym dalej ona doleci. Jak będzie tylko troszeczkę, być może, że pierwszym będzie zlatywać. Zresztą zobaczymy zaraz. Nawierciłem, słuchajcie, 4 takie otwory. Idę tam, z tamtej strony nagramy, będzie widać, którędy tu leci. No i zobaczmy, jak będzie leciało troszeczkę tylko wody, no to widzicie, siorbię sobie tutaj. Może te otwory trzeba będzie powiększyć, nie? Ale siorbię sobie tu. Tak, pewnie trzeba będzie troszeczkę większe zrobić. Jak się wyleje trochę więcej wody, leci tam, a tutaj troszkę tylko. No tak, trochę za małe te otworki. Tutaj ledwo, ledwo. No, zrobiłem kilka dziurek więcej. Aha, teraz mnie tu zaleje. No ale zobaczymy, jak to działa, jak to by tam leci byle co. Jak sobie leci byle co, to nawet tam do końca pewno nie dojdzie. Może dojdzie tam cokolwiek. O, a trochę więcej. No tu zaczyna się wylewać. No i taką porządną ilość teraz. Bum. I tak najwięcej leci jeszcze jednym, więc ja sobie albo te dziurki trochę powiększę, albo jeszcze więcej ich dorobię, albo jeszcze tutaj na tym właśnie pasku tu, gdzie najwięcej się wylewa, zamontuję jakiś taki rozbryzgiwacz, żeby przelewało się aż tu i tu, a jak nie będzie jeszcze to wystarczające, zobaczę, że jeszcze ta woda się tutaj w sumie marnuje, to mam jeszcze dwie opcje. Mogę zawsze troszeczkę naciąć blachę tu i ją wygiąć do dołu, bo teraz to tak sika ciach, a wtedy by sikało tak trochę mniej. I jeszcze tutaj są takie, można takie osłonki też montować. Także ja myślę, że damy radę, ale już nie chcę przedłużać tego filmu, jeszcze tylko z dołu wam pokażę, jak to wygląda. No, tak to wygląda z dołu. Może nie jest to z tym rusztowaniem tutaj zbyt urodziwie i tu i tam, ale mam polikwidowane te takie w sumie szpetne rynny tutaj. Mam ładnie tutaj wyprowadzone to, jeszcze mówię, jakieś tam niedoróbki, co by powodowały, że może się przelewać przy dużej ulewie, może się troszeczkę przelewać tutaj przez rynnę. Raz mi się to zdarzyło. No to jeszcze będę sobie tam robił, a ja was już nie męczę tym filmikiem, tylko zapraszam na kolejny prawdopodobnie za tydzień z montażu tutaj zbiornika. Pod nami jest zbiornik 10 000 litrów i no, ten film muszę elegancko zmontować, bo było dużo przy nim pracy, przy tej instalacji znaczy się, a ja teraz mam troszkę pracy, dlatego w międzyczasie jeszcze wrzucam wcześniejszy filmik. No widzicie, nawet stąd jak tam się patrzy, to nie wygląda to jakoś tak bardzo, bardzo koślawie, nie? No może to nie jest takie naturalne przy domach taki wygląd, ale nie jest już źle, już jestem zadowolony. Mówię, tylko jakieś niedoróbki, co ewentualnie jak będzie jakaś bardzo duża ulewa, to wyjdę, zobaczę, czy się przelewa gdzieś tu, czy się nie przelewa, to jeszcze coś tam, co wspominałem, mogę zrobić. A ja was zapraszam serdecznie, za tydzień prawdopodobnie w niedzielę będzie filmik z montażu tego zbiornika i no, przy okazji ziemianka zyskała trochę więcej piachu, więcej izolacji takiej ziemnej. Do zobaczyska, moi drodzy, w przyszłych filmikach. Pa, pa.